Planet Huxley's miner. This will be your first dive into the underground. It should grant you a chance to learn the ins and outs of our operation here. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale, w którym to gramy w grę podobną do Minecrafta w lekkim stopniu. A tak naprawdę to gramy w grę o nazwie Deep Rock Galactic, w grę, która wyszła dla was dzisiaj, 28 lutego. I jest to gra ogólnie, jak możecie zauważyć, jest to strzelanka, co nie? Możemy sobie strzelać tego działka, możemy kopać kilofem, co nie? Zbierać surowce. Jest to gra autorstwa Ghost Ship Games. I co najbardziej się zdziwiłem, bo kiedy sprawdzałem w ogóle, tak sobie wiecie, informacje o tym studiu, to tak, a pewnie duńskie studio. I tak wchodzę, patrzę i tak, a... No, duńskiego producenta i takie, no spoko. Tak jak mówiłem, gra ogólnie wyszła dzisiaj. I na Steamie jest do kupienia za 89,99 zł, więc kogo zainteresuje gra, to może wchodzić w linka o tam w opisie i sprawdzić sobie gra na Steamie, ok? Ale dobra, to tak. Pograłem sobie chwilę, możecie zobaczyć 20,6 minut, więc jestem na pewno już najlepszym graczem tej gry. Poza tym gra ma system koopa, więc możecie mi dać znać, czy chcielibyście po pierwsze zobaczyć więcej filmów z tej gry, a po drugie, czy chcielibyście ją zobaczyć w koopie z kimś, to może bym sobie jakoś poradził. Okej, więc tak, jesteśmy ogólnie pod ziemią, co nie, jak widzicie, i jesteśmy chyba takimi jakby odkrywcami, czy no po prostu kopiemy surowce, co nie? A w międzyczasie musimy bronić się przed przeciwnikami. Jesteśmy na poziomie minus 157 metrów, więc możemy powoli wychodzić. Tam w prawym górnym rogu możecie zobaczyć, że mamy wykopać 100 Morkit. To Morkit. I sobie pojechał. Moskit to ma być o właśnie oto tutaj. I możemy już rzucać taki fajny lampę, która będzie nam oświetlać. To jest moskit, który musimy wykopać kilofem, co nie? Dlatego powiedziałem na początku, że to jest coś w stylu Minecrafta, bo jakby nie było, też kopiemy kilofem, a w międzyczasie musimy się bronić, tylko musimy bardzo dokładnie ogólnie sprawdzać wszystkie zakamarki, gdyż one bardzo łatwo mogą nam gdzieś umknąć, co nie? Dlatego też opłaca się ogólnie te światło rzucać, żeby nie trzeba było aż tak... Nie trzeba było aż tak, wiecie, przeszukiwać całego terenu. A tutaj mamy taki kryształ, który nie wiem do czego służy, co nie? Na dole mamy napisane, że już Morkita mamy 23. Ogólnie ta postać, o tutaj, ona nas broni, co nie? Że jak są jakieś potwory, to ona zacznie strzelać w te potwory. A ta tutaj to jest... to jest do depozytu, co nie? Że on sobie może ileś tam przytrzymać, to możemy sobie przytrzymać E i wysypać mu wszystko. A kiedy gramy sobie z innymi, to po prostu inni gracze też mogą do niego wysypać, bo jakby nie było, to jest gra kooperacyjna, to nie jest tak, że wiecie, że kto najwięcej wykopie i później jest zliczany, tylko jest zliczane wszystko razem. Tutaj mamy jakiegoś taki klejnot, czy kryształ, nie wiem jak to nazwać, który też możemy wykopać, tylko no nic za niego nie dostajemy, to w sumie... Nie wiem, czy się opłaca. W grze, co bym na początku zmienił, to, że po pierwsze jest teraz tak, że to powinno chyba wszystko pęknąć. No a w sumie to w Minecrafcie też tak nie pęka. Możecie zobaczyć, że jeśli przykładowo teraz byśmy wykopali to od spodu, no to reszta zostaje w powietrzu. Ale no w sumie to jest taki Minecraft, co nie? Że w Minecrafcie też tak jest. Możemy ogólnie przyzywać sobie, żeby o tutaj sobie szybko przyleciał nasz mul i on sobie tu usiądzie, co nie? I teraz możemy do niego wsypać, tylko nie mamy co. Poza tym mamy ogólnie laserowy pointer, który jak klikniemy, to nie wiem jak on się nazywa. Halo, jak się kolego nazywasz? Halo? Nie wiem, ale nasz no, wspólnik zacznie tam świecić, co nie? Bo będzie tam patrzeć, ja już sobie poleciał, to nieważne. Pod X-em mamy...
A, pod X mamy taką jakby wciągarkę, co nie? Mogę wam pokazać, że klikacie po prostu sobie... Czy nie? Halo? Przepraszam, pod trójką mamy wciągarkę, co nie? Którą jak użyjemy, to mamy taki... linę, którą możemy sobie używać i sobie gdzieś wjechać, albo w drugą stronę i zjechać, co nie? A spacją sobie zaskoczyć, jakbyśmy nie chcieli dalej podróżować. Pod B mamy salut, że wiecie, że takie oczywiście różne gesty wykonujemy. Terrain scanner możemy sprawdzać ogólnie, jak wygląda mapa. Widzimy, że tutaj po pierwsze coś jest, co nie? A pod piątką mamy suplipoda, który to... Nie wiem, co robi, to nie będziemy na razie używać. Użyjmy może ładunku wybuchowego, bo czemu nie? Co nie? Tylko teraz się odsuńmy i możemy to wybuchnąć. I sobie iść dalej, co nie? Już mamy dziurę, możemy przejść dalej. Film nie będzie za długi, ponieważ no chciałbym... Znaczy nie chciałbym, żeby wyszedł za długi, bo po pierwsze muszę go jeszcze wam dzisiaj opublikować, bo publikuję to tego samego dnia, co nagrywam. I będzie w troszeczkę słabszej jakości, jak możecie zauważyć, bo tylko w 720p, a to jest tym spowodowane, bo no 1080p to będzie za długo mi się publikować. Ale okej, ogólnie robimy trening, co nie, to... Musimy się skupić, a tak naprawdę to nie. Wyrzućmy może sobie światło, bo jak mówiłem, no łatwiej wszystko dostrzec, a światło się może, zobaczycie, odnawia powoli, co nie? Tam na dole, co macie F nad moim paskiem amunicji, to powolutku się odnawia. To nie musimy się martwić o to, że w końcu nam światła jest. W końcu nam światła zabraknie i jak widzicie, już zaczynają się potwory i pierwszego się przestraszyłem, bo nie spodziewałem się, że tu już będzie potwór, co nie? Zaczynają się potwory, które będą nas próbowały zabijać, a my w międzyczasie musimy się bronić, co nie? Bo przecież gdyby to było... Możemy w ogóle w to strzelać i też to się rozwala, bo przecież za łatwe byłoby, gdybyśmy po prostu mieli kopać surowce, więc musi być jakieś utrudnienie, ale powiem wam, że to jest bardzo fajne utrudnienie. Czy tam coś jest? No coś jest. Okej, wybuch. Jeszcze jeden, o tu jest. Aha. Nie wiem, czemu nie mogłem strzelać, a no okej. Lecimy dalej, co nie? Czy tu coś jest w ogóle? Halo? Nie, tu nic nie ma, tylko mi się wydawało. Rzućmy sobie może... A, no to sobie rzuciłem. Użyjmy może, tak jak mówiłem, tego urządzenia do wciągania, co nie? Bo jakby nie było, to ono po to tu jest, a nie po to, żebyśmy sobie się tu przekopali. To nie ten guzik. No trudno. Pod G mamy granaty, jak widzicie, ale no tych granatów mamy tylko 3, to nie chcę za bardzo ich używać, a wiecie, no... W bardziej, no, ważnym momencie jakby użyć, nic tu nie było, a to jest zwykły kamień, który nic nam nie daje, to możemy użyć kolejnego ładunku wybuchowego, bo po co się przekopywać normalnie, co nie? Ale dobra, a nie, nie przekopałem się, a pewnie zaraz tu już jest przejście, to musimy się, no, już się przekopiemy normalnie, bo też trzeba troszeczkę wykopać się normalnie, ok? Ogólnie zmieniłem ustawienia mikrofonu, to może teraz będzie mnie troszeczkę inaczej słychać, a jeśli nie, no to dobrze. Ustawiłem po prostu, że wiecie, żeby OBS mi automatyczną bramkę szumów robił, a nie żeby musiał to robić później podczas edycji filmu, więc powinno być chyba trochę lepiej. Nie wiem dokładnie, co robią te kryształy, co nie? Ale możemy sobie pozbierać, może się okaże później, że... bo ja chciałem to wykopać, że one będziemy mogli dopiero później zbierać, ale stwierdzam, że i takie pozbieram, bo może to są jakieś punkty dodatkowe, zakopanie kryształów czy coś w tym rodzaju. Nie mam bladego pojęcia, czy nam się uda wykonać tą misję w ciągu pierwszego odcinka, nawet jeśli to jest... W ogóle ile tu tych kryształów? Możemy sobie je wykopać oczywiście, ale no nie chcę się też nad nimi skupiać.
Nie wiem, czy uda nam się wykonać tą misję w ciągu jednego odcinka z takiego też względu, że... O co to? Jakiś czerwony kryształ. Tego jeszcze chyba nie zbierałem. Nitra. Aha. To jest do, tak jak widzieliście tutaj, piątkę, że możemy sobie przyzwać jakby taki... taką rzecz, która to nam kosztuje 80 nitra, a jest po to, by... by nam odnowić surowce, więc możemy sobie też i nitra? Chyba jakoś tak. Wcześniej jak grałem sobie samemu, to powiem wam, że nawet nie... Nitra full. Halo? O, tu jest. Tu mamy... A, musi do nas podlecieć. Mamy pełny ekwipunek, więc musimy sobie teraz zdepozytować. Okej, więc lecimy dalej pokopać i zaraz to wyrzucimy. Oj, naszego robotka uderzyliśmy, ale mam nadzieję, że nie to... mam nadzieję, że nie jest na nas zły. Tu mamy bardzo dużo naszego morkita. Nawet nie wiem, co oznacza morkit. Możecie dać mi znać w komentarzach, jeśli to w ogóle... A, morkit is full. Możemy sobie tu wyrzucić latarkę. To będzie zawsze... zawsze jaśniej. Nie wiem, co oznacza morkit. Możecie dać mi znać w komentarzach, jeśli to oznacza ogólnie cokolwiek. I jakieś coś przyszło. Więc możemy sobie to zabić. I to chyba tyle. Kopmy dalej, bo to jakby nie było, to o to tu chodzi. Mamy dopiero 9 morkita, a potrzebujemy go no więcej, więc... Myślałem, że to jakiś potwór, a to tylko... A, to odnawia życie, okej. Okay. Spoko. A zastanawiać mnie, czy możemy... Nie możemy, no to... No, a jednak możemy, ale dostajemy jakoś mało, to nie opłaca się, więc możemy przykładowo użyć ładunku. No, prawie się udało. To może jednak nie będziemy używać ładunku, bo jak widzicie, no nie opłaca się. Możemy sobie tutaj jakoś podejść, no, troszeczkę coraz wyżej, tylko no, coś nie chcę. Nie chcę zadziałać. Halo? No, jak widzicie, jeszcze jest lekkie problemy z tym, ale no, mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy i wykopiemy całego morkita, którego potrzebujemy. No, jeszcze trochę. Okej. Okay. Lecimy do naszej, a nawet przyjdzie do nas samu. A, tu był. A tu jest kolejny surowiec, który byśmy mogli zobaczyć, co to jest za surowiec. A teraz sprawdźmy ogólnie, co my mamy zrobić, bo już nie wiedziałem. Aha, mamy escape pod i wtedy będziemy się cofać, ale poczekajcie, bo jeszcze tutaj ogólnie coś mamy, co nie? To jest gdzieś tutaj, co nie? To możemy sobie sprawdzić... Co to jest ogólnie? A, to jest złoto, okej. Okay. Jak widzicie, jest złoto, więc możemy sobie to wykopać i sprawdzić później, do czego to będzie, co nie? Ale dobra, już teraz leci. A. Sobie poczekajmy, bo no, ciężko było mi się dostać do tego mula, kiedy był tam na ścianie, to sobie poczekajmy. Wyrzućmy wszystko. No i wezwijmy. Nawet nie wiem, co to jest, no ale no. A, wyłączyliśmy latarkę. No tak, pomyliłem się. Klikamy guzika, jednak nie. Ale dobra. Teraz chyba musimy poczekać, aż jakieś tam urządzenie do nas przyjedzie i nas uratuje i będziemy mogli. A, i teraz musimy jednak dojść do tego urządzenia. Jest parędziesiąt metrów nad nami. To jeszcze tylko sobie wyrzućmy z powrotem. Dobra, nieważne, lećmy. Ogólnie już kończę tą misję, bo już jest 16 minut, a wiecie, no mówiłem, że nie będzie za długie, więc powoli możemy kończyć. Co jest?
No, tego to się nie spodziewałem, że nagle pojawi się ich tyle. A, to jest nasze, no... Nasze... A, w ogóle zobaczcie, że nasza tamta maszynka po prostu sobie uciekła, a my musieliśmy się strzelać, co nie? To fajnie, maszynko. To było chyba jakoś tędy przejście, tak? A, no na pewno tędy, to możemy sobie powolutku iść. Nasza druga maszynka z surowcami oczywiście uciekła, nie pomagając nam w żaden sposób, a pewnie to było spowodowane tym, że no ona nie ma żadnych jakby mechanizmów, a to już tu było, no to okej. Mechanizmów obronnych to wiecie, stwierdziła, że no, że nie pomoże, okej, dobra, tu mamy wejście. Co, weźmy i zgaduję, że misja się zakończy teraz, co nie? Aha, nie wzięliśmy... nie wzięliśmy naszego w ogóle drugiego kompana, bo po co? A my sobie wjeżdżamy na górę i misja się skończyła. Jak tutaj możecie zobaczyć, to tutaj pewnie prawdopodobnie byłoby więcej osób, no ale no, że jestem sam, to... No... To jestem sam, co nie? Długość jedna gwiazdka, complexity, nie wiem co to znaczy complexity, co to znaczy complexity? Complexity. Złożoność pewnie misji to jest jedna nie gwiazdka, tylko challenging 50%, ok. Jakieś tam kredyty dostałem, długość misji 16 minut, XP. No dobra. Okej, okay. Klikamy continue i teraz przenosi nas w takie miejsce, wiecie, takie jakby taką poczekalnię, co nie? Że tutaj prawdopodobnie inni gracze sobie dochodzą do nas i możemy wybierać inne postacie, jak możemy zobaczyć, jest inżynier, jest no, ten co strzela, wiecie, taki gunner, taki no, taki konkretny do bicia. Jest driller, który prawdopodobnie szybciej kopie i jest scout. To możecie napisać mi, kogo chcielibyście zobaczyć też w kolejnym filmie, czy coś. Ale okej, okay, to weźmy sobie gunnera, żeby nie zmieniać. Możemy szybko sobie dołączyć do kogoś, albo możemy sobie tu pochodzić, co nie? To już może pochodzenie będzie na kolejny film. To możecie... O, w ogóle jest ładnie kawa. No to fajnie, fajnie. O, a tu pewnie inni gracze byliby, co nie? Tylko, że no... Widzicie, że jest pusto, pusto, pusto. Możecie dać mi znać w komentarzach, jak wam się spodobała gra, czy chcielibyście jej zobaczyć więcej. I czy chcielibyście zobaczyć ją w koopie. To ja wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym razie już niedługo. To na razie, cześć, papa. Medibay. A, to fajnie zamknięte. Papa. Pa.